I tak, hej Kasimka, witam wszystkich. 29 sierpnia, niedziela, godzina 10.03, już gdzieś 10.04. Postanowiłem wybrać się do tego lasu, powiedziałem ponurego, tam kiedyś mi Wiola skomentowała. No ponury przez te śmieci, ale staje się coraz bardziej ładniejszy. Las jest świetny, las jest piękny. No co, ja dzisiaj się wybrałem, postanowiłem się wybrać dzisiaj po plastiki, po tworzywo. Ostatnio praktycznie cały worek szkła. Dzisiaj przyszłem po tworzywo, idąc tutaj już dwie świeżynki, puszki z żubra, z rysiem, z sową, także nasze tutaj zwierzęta, ptactwo z puszczy. No i oczywiście mam jeszcze różowy worek na wszelkiego rodzaju skarby, a więc to może być przy plastikach, koreczki, na puszeczki, na te rzeczy, które sobie zostawię. No i nic, no zabieram się za sprzątanie, standardowo już rękawice Spidermana ubrane. Rękawice, które otrzymałem, bo jak wiecie wszyscy od Marcina z kanału tam na dnie. Pozdrawiam Cię Marcin, worek gotowy. No i zabieram się za zbieranie tworzywa. No nie trzeba tutaj wcale daleko iść, bo tu pełno tych butelek jest. Także sprzątamy, zobaczymy ile tego będzie. Oczywiście tak powiedziałem wcześniej, koreczki sobie zostawimy i pomożemy też komuś w ten sposób. Także lecimy z tematem. Patrzcie, znalazłem taką jedną miejscówę, ryję w tym niczym Artur. Tam mam swój worek. Już padło kawałek aluminium. Pewno, żeście zdążyli zwrócić uwagę. Patrzcie, tak, aluminiowy ten. Trochę puszek, puszka. Tak, jakieś blachy. Także jest złomnik. A to jest takie właśnie wysypisko. Widać, że ktoś coś tu kiedyś wyrzucił. Ja sobie w tym ryję. Tu na razie butelki szklane odkładam. Kiedyś przyjadę po szkło, to je pozbieram. Na razie sobie robię taką bazę z butlami. No i no, tak to wygląda. Ewidentnie jakoś tutaj dziura. Dużo śmieciorów. Wychodzą jeszcze właśnie takie skarby poniżej. Czyli fajny złom. W postaci nawet aluminium. Także sprzątamy, zbieramy. I do wora za mną zanosimy. Chyba sobie teraz nawet ten worek tu dam bliżej, żeby tyle nie chodzić. Chociaż fajna gimnastyka, że tak powiem. Także worek się napełnia. Dobra, zbieram dalej. No i tak, moi kani, polatałem sobie trochę. No kurczę, dzisiaj nawet złomu, co nie miara. No ale patrzcie, 10.24, dobra, 20 minut. Moi kani, 20 minut. Patrzcie się, cały worek tworzywa, no też nie pokazywałem wszystkiego. No i tyle, mówiąc krótko, dobroci, albo tyle zapłaty za to sprzątanie, także ja się bardzo cieszę. Są flamingówki, raz, dwa, trzy, sześć. 6 flamingówek, tak, także już jest fajnie. Co z kolorków, no to jeszcze taka listwa aluminiowa. Także super, pojedzie do Metaleo. No i złom. Patrzcie, też na koniec kawałek takiej łopaty. Tu blacha. Tu też jakiś metalowy kijek, nie wiem, jakieś suszka, jakieś uchwyt, coś to było. No nieważne, jest, troszeczkę waży. Tu jakaś obręcz, albo coś tu resztki garka, nieważne, puszka. Tu kawałek dachu, blacha falowana. No i nic, no i worek tych, no
worek tworzywa, no to jeszcze dwa koreczki wpadły, to koreczki pójdą oczywiście do koreczków. No i tu jeszcze uzbierałem sobie właśnie za mną, za moimi plecami, na tym takim tutaj wysypisku najwięcej rzeczy właśnie stąd wykopałem. Butelki przygotowane na kolejny wypad, także ja tu przyjdę pewno nie raz, także już mam szkło przygotowane, żeby stąd wyjść. Tak, ale dzisiaj wiadomo odcineczek z tworzywem. Tak więc ja sobie to wszystko pakuję. Tworzywo zaraz wyrzucę do śmietnika, do kontenera z tworzywami, z plastikami. A to oczywiście trafi na skup złomu, trafi do huty. Także fajnie, ja się cieszę, chociaż nie cieszę się z tego, że tu jest tyle śmieci. Tu jeszcze jest naprawdę kurczę. Dużo do zrobienia, że tak powiem, tematów na różne odcinki. W sobie też tak w międzyczasie pomyślałem, że może się tu po prostu przejdę, tylko będę z magnesem chodził i jeszcze coś pewno wytargam. No ale pewno, no przyjdę tu nieraz, no nie ma co gadać, nie ma to tamto. Troszeczkę tych śmieci z tego lasu wyniosę i no i tyle. Dobra, żeby już nie przyciągać standardowo moich, jak się podobało, to zapraszam do łapkowania, dajcie tą łapkę w górę, jak nie, no to w duchu też co my, a się to nie podobać. Zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam, no bo to naprawdę wspiera mój kanał, pomaga mi w rozwoju. No i co, no i zapraszam też do subskrypcji kanału Flamingo Recykling, tutaj klikam z tego Flaminga. I myślę na poprzednie, równie ciekawe odcinki, tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.